Cześć, jestem Piotr5, witam Was w kolejnym odcinku serii A tak na marginesie. Dzisiaj pogoda mi jest wyjątkowo beznadziejna. Miałem jechać na działkę, kurczę, pomóc basen rozkładać, ale to jest dalekie od realizacji. Także mam nadzieję, że u Was jest przynajmniej jakoś w miarę słonecznie. U mnie dzisiaj od rana pada i jest naprawdę słabo. Cały tydzień był w porządku, nagle gdy rodzice na działkę wyjechali, zaczęło się pieprzyć. No trudno, następny raz mi zwiąże i nie będą mogli wyjeżdżać nigdzie. Słuchajcie, światło, które skierowane jest na moją twarz, spowoduje, że już nie będę rudy więcej na materiałach, także powinno być dobrze, powinno być bardziej prawdomównie, bo rodzice są wkurzywi i w ogóle. Dobra, dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o grach ogółem i o tym, jak to jest dzisiaj robione i kto stoi nad producentami i czemu, i po co, i jak, i dlaczego. Gdyż ostatnimi czasy zauważyłem straszną tendencję do spieprzania wszystkiego, co się wypuszcza na rynek. To może rozszerzymy trochę temat. Zamiast o samych grach, to pogadamy o produktach ogółem, jakie się dzisiaj robi i dlaczego się tak robi, a nie inaczej. Gry są chyba najlepszym przykładem tego, co się obecnie dzieje na rynku w ogóle, w produkcji czegokolwiek. Kasa i kasa jest najważniejsza i czas, w którym trzeba tą kasę zdobyć, czyli jeśli producent wymyśli, że chce stworzyć grę, to robi tą grę dla wydawcy na przykład. Na przykład wydawcą jest CD Projekt, a grę wykonuje jakieś tam studio konkretne w piwnicy, powiedzmy. No i to tak jak z wydawaniem książki. Autor pisze książkę, ale musi mieć swojego wydawcę, żeby ta książka w ogóle mogła się sprzedać. I często wydawca nakłada bardzo strasznie restrykcyjne jakby warunki takiej umowy. Przez co na przykład daje termin, dobra, ziomuś, dostaniesz 30 tysięcy, to powiedzmy, za ileś tak, w zależności od nakładu, ale musisz książkę napisać w ciągu 2 tygodni, powiedzmy, albo musicie grę stworzyć w ciągu miesiąca. No i takie studio sobie z piwnicy się spina straszliwie mocno. Mają strasznie dużo pomysłów, siedzą, prawda, jest brainstorm w ogóle, burza mózgów, każdy coś tam kombinuje, każdy coś chce dodać od siebie do tej gry. Zaraz wam podam idealny przykład na to, co teraz mówię. Siadają wszyscy przy biureczku, rysują, mają zajebisty pomysł i nagle okazuje się, że do końca do wydania gry został tydzień. No i ten tydzień powoduje, że ci panowie jeszcze bardziej się spinają, ale jeden gościu tak nagle wychodzi, powiedzmy, z kibla i mówi: wiecie panowie, właśnie przed chwilą srałem, jak srałem, to wpadł mi do głowy taki zajebisty pomysł, może wytnijmy połowę z tej gry, wtedy zdążymy w ogóle z wydaniem tego i wydawca będzie szczęśliwy. No i siedzą tak przy tym biurku i tak kombinują i no dobra, co by tu wyciąć, no to tak z fabuły z tych 50 tysięcy questów pobocznych wytnijmy tak 25 tysięcy. I będzie dobrze, nie? No i wycinają. Okazuje się, że jeszcze jest mniej czasu, coraz mniej czasu. Wydawca już zaczyna cisnąć, tak? Premierę oczywiście przenoszą na następny miesiąc, czyli robią sobie taki margines, tak, bezpieczeństwa. I wycinają dalej. Wycinają, zmniejszają jakby jakość obrazu, zmniejszają, powiedzmy, jakieś tam pierdółki, cienie, wszystko to wycinają po prostu, żeby tylko i wyłącznie, znaczy wycinają z planu oczywiście, nie z gotowej produkcji, tylko wycinają ze swojego planu, który mają tam, rysują sobie, tak, i wszystko usuwają i dobra, zróbmy tak, żeby po prostu była spójna fabuła i żeby dało się w to jakoś to na to patrzeć, nie? I tak właśnie powstał Stalker, Cień Czarnobyla, i między innymi, oraz niektóre inne gry, które strasznie zawiodły, chociażby ostatnimi czasy Arkham Knight, Batman Arkham Knight, który no był padaczką straszną, ale o tym trochę później, bo chodzi o konwersję z PlayStation. Także powstał sobie taki Cień Czarnobyla i ludzie, którzy wiedzieli, jak ma wyglądać Cień Czarnobyla od samego początku, byli bardzo wkurwieni, bo okazało się nagle, że gra nie wygląda w ogóle tak, jak miała wyglądać z założenia. No i na szczęście dostała wysokie oceny tylko i wyłącznie dlatego, że to był produkt, którego jeszcze nie było jakby na rynku i ten syndrom właśnie zbierania tego wszystkiego, tego klimatu post-apo, tego całego tam bajzlu, który panuje w tym świecie i samego tego, że to jest nawiązanie do rzeczywistych wydarzeń, spowodowało, że ludziom się to spodobało, aczkolwiek byli tacy, którzy no naprawdę liczyli na mega pogrom i się przeliczyli niestety. Ja byłem akurat w tej grupie osób, które w ogóle się nie napaliły na tą grę i w ogóle nawet nie chciały w to grać i po prostu jak była premiera, to jeszcze chyba byłem z gimbazy wtedy, to się ludzie tak strasznie na to napalali ogólnie i wszyscy chcieli to mieć. Mnie sama okładka już odrzucała, stwierdziłem, że nie, więc to jest, nie kupuję tego. Także dopiero chyba 2 czy 3 lata temu jakoś zagrałem w to pierwszy raz i powiem wam, że no gra była zajebista, ale tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że nie miałem żadnych oczekiwań wobec niej.
No i co robią fani, którzy są jakby no oszukani przez taką historię? No oczywiście atakują studio, które stworzyło grę, nie biorąc pod uwagę tego, że nad nimi stoi wydawca, który powiedzmy z batem, dokładnie dosłownie z batem stoi i napierdziela tamtych ludzi, żeby jak najszybciej zdążyli z wydaniem gry. Także często wydawca jest głównym powodem, dla którego no, gra jest chłamem, tak, dobrze? Głównym, a nie tym, co, na co liczyliśmy na samym początku. Na szczęście ludzie są dosyć kumaci, internauci, gracze i w ogóle cała społeczność związana z komputerami, i tworzą coś, co się nazywa modem, czyli wypuszczają powiedzmy dodatki do gry, czy całą konwersję gry, tak jak jest właśnie w modzie Lost Alpha do Cienia Czarnobyla, który zamienia całkowicie grę. I mimo że ma jakieś tam błędy, niedoróbki, niedociągnięcia, to jest to naprawdę bardzo szanowany produkt i bardzo... ludzie bardzo się ucieszyli, że coś takiego powstało, bo chcieli zobaczyć prawdziwego Czarnobyla, po prostu tak jak miał powstać z założenia. I no, twórcom tego moda udało się to w 100%, jak nie więcej. Jak to się przenosi do innych rzeczy, do innych produktów? Bo może tak wokół gry to... Albo jeszcze nawiążę do konwersji właśnie, o której chciałem powiedzieć wcześniej. Co z tym Batmanem Arkham Knight? Jak wiecie, teraz dużo gier wypuszcza się na konsole, bo konsole uznaje się za jakby etap wyżej, tak? Za etap wyżej, za kolejną generację jakby gamingu. Czyli wyszła teraz PlayStation 4 i Xbox One i one są jakby już chyba, żeby nie skłamać, ósmej generacji, Boże święty, ja nie wiem, bo ja nie jestem konsolowcem i teraz będzie fajnie, jak okaże się, że mam widzów konsolowców i mnie tutaj wszyscy zjadą w komentarzach. Ja jestem typowym pecetowcem i nie jestem jednak w jakimś, nie walczę tak o prawa jakby pecetów, czy nie wiem, nie jestem PC Master Race, czy jakieś inne grupy, które wychwalają pecety pod niebiosa, bo uważam, że pecet również ma swoje wady i konsola ma swoje wady. Ja nie jestem konsolowcem, więc konsoli nigdy nie kupię, ale zauważyłem, że gry, które powstają obecnie, są w większości robione właśnie na konsole, chociażby ze względu na grafikę. Przy czym nie ukrywajmy, że PC, jakbyśmy mieli robić generację, to PC praktycznie cały czas jest nową generacją i cały czas podnosi się jakoś tam poziom tej generacji. Prawdą jest to, że trzeba rzeczywiście wymieniać komponenty na bieżąco, żeby jakoś być na bieżąco właśnie z nowinami technicznymi i z tym wszystkim, ale kupując grę na peceta, często natrafiają na coś takiego, co się nazywa konwersją z PlayStation, i o ile ta konwersja zrobiona dobrze, tak jak w przypadku GTA 5 powiedzmy, to jest wszystko w porządku jeszcze. Ale jeśli konwersja jest robiona tak jak Arkham Knight, to jest już tragedia i to powinno być coś takiego od razu z automatu usuwane. No i zostało usunięte już ze sklepów, jeśli czytaliście, wiecie, o co chodzi. No, gra była gównem nieziemskim i gównem z dwóch powodów. Z powodu właśnie wydawcy, z powodu błędów programistów tam w ogóle i tego wszystkiego, to było tak zrobione na pałę w ogóle to wszystko, przeniesione, tak jakby normalnie skopiowali wszystkie pliki, zamienili ich rozszerzenia w pliku tekstowym, a z drugiej strony weszła w to wszystko Nvidia, która stwierdziła, że to będzie zajebista gra, my będziemy mieli specjalne sterowniki do tej gry, które pozwolą na więcej opcji w ogóle i na wszystko zajebiste. Okazało się, że opcje Nvidia były 4, tak jak Rock stwierdził, tak nawiązuje trochę do wypowiedzi Rocka w tym momencie, bo opcje były 4 i można było je zrobić on i off. Także, no tak to wygląda. Jakie to ma nawiązanie do współczesnych jakichś tam produktów, które się tworzy? Do elektroniki, bo może nawiążmy jakoś tak jeszcze, skoro jesteśmy w temacie komputerów, to może wokół komputerów się trzymajmy. Procesory, płyty główne, karty graficzne. Jak długo kiedyś wytrzymał wam PC? PC mógł kiedyś trzymać nawet 10 lat, tak jak mój, który jeszcze na działce stał niedawno, tylko że go trochę już rozpieprzyłem z ciekawości po prostu i z samego tego powodu, że to już stało i no nic na tym już się będzie działało, tak? Bo to był Pentium 2, zdaje się, Celeron 2, 433 z kartą Voodoo 3 jeszcze. Ja to cały czas miałem na działce i to cały czas działało do dzisiaj. I to był komputer kupiony chyba w 97, w 2000? Jakoś tak, ale bardzo dawno temu. Ja już mam 24 lata prawie, a ten komputer ja miałem jak miałem 6-7 lat, także on naprawdę był kozakiem.
A dzisiaj kupując kompa, trochę się cykam, czy coś mi nie padnie czasami szybko. Nie to, żeby to było jakoś naprawdę słabo robione, ale to jest trochę inna technologia robienia. Jest coś takiego, co się nazywa lutowanie bezwołowiowe. Tutaj się tak, śmiejecie się wszyscy z roboty, którzy mnie oglądacie. Nawiązuje do tego, co właśnie też niedawno rozmawialiśmy. Lutowanie bezwołowiowe polega na tym, że jeśli montujemy komponenty na płycie głównej, na płytce drukowanej, to musimy je przelutować do ścieżek, do padów z drugiej strony. Jeśli to jest lutowanie przewlekłe, a to jest dupa, nie, nieważne. W każdym razie używamy lutowia, cyny, ogólnie rzecz biorąc. I ta cyna, jeśli jest łączona z ołowiem, to jest to bardzo trwały materiał do łączenia elektroniki, który jest przewodzi prąd elektryczny. I to było kiedyś używane właśnie z ołowiem. Niestety pewna organizacja europejska wymyśliła, że no, lutowanie ołowiowe jest szkodliwe dla zdrowia i w ogóle te wszystkie części, które uszkodzone jeżdżą do Afryki, gdzie te dzieci wszystkie tam je przemielą, mieszają i wydobywają z tego części, są zatruwane przez ten ołów i to wszystko jest tam ogólnie niebezpieczne dla zdrowia i dla życia i w ogóle dla środowiska. No i wymyślili coś takiego, co się nazywa lutowaniem bezołowiowym, czyli ten ołów całkowicie lub w większości wyeliminowano z lutowia i powoduje to, że jest to mniej trwałe już niż to było kiedyś. Do tego stopnia mniej trwałe, że płyta, która kiedyś mogła wytrzymać 4-5 lat, dzisiaj wytrzyma 1,5 roku, 2 lata w ostrzejszych przypadkach. I to właśnie nie jest fajne, bo kupując kompa za 4 koła, powiedzmy, chciałbym, żeby to działało, kurczę, jakoś tam w miarę długo, tak? A nie żeby musiał wymieniać komponenty co jakiś czas. Komponenty powinien się wymieniać tylko wtedy, kiedy naprawdę już coś chce się upgrade'ować sobie kompa do lepszego, wyższego poziomu, a nie dlatego, że coś się zepsuło. Także temat w sumie taki się nawinął mi troszkę. 12 minut nagrywamy. Jeje, super, Ancko, czyli poszedł kolejny atak na marginesie. Dzięki, że oglądaliście ten materiał. Na samym końcu chciałbym jeszcze polecić wam pewną osobę, która. Na pewno wśród moich widzów są tacy, którzy interesują się anime i mangą. I chciałbym wam polecić kanał Beduina. Dokładnie jest to kanał, już wam mówię. Piszecie sobie w YouTube'a w przeglądarkę Alucard 0530. Znajdziecie człowieka, który nagrywa openingi mangowych pism, mangowych książek, komiksów i wszystkiego, co jest związane z mangą i anime. Jeśli jesteście zainteresowani tematem, to serdecznie zapraszam. Gościu nazywa się Beduin, a jego nick na YouTube to Alucard 0530. Będziecie mieli link w opisie. Także jest to naprawdę mój bardzo dobry znajomy, który rzeczywiście nagrywa bardzo dobre materiały. Także polecam serdecznie, możecie sobie obejrzeć. Ja będę chyba kończył ten odcinek. To wszystko, co mógłbym powiedzieć na temat tego, na temat poruszany w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym, co właśnie powiedziałem, czy zgadzacie się z moją opinią, czy nie. I na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ciach, pach, jep. Synchronizacja zrobiona. Tak robię synchronizację właśnie. Halo, halo? Cześć, jestem Piotr z 5. Witam was w kolejnym odcinku serii